Witam serdecznie. Słuchajcie. Się rano Ewelina wstaje i mówi do mnie: chyba mi się coś śniło. A ja mówię: no co? A ona mówi, że no, że musieliśmy jechać do twojej cioci, bo ona ma jakieś pszczoły gdzieś w barciach, coś od jakiegoś matloka, mówi. A ja mówię: co? A Ewelina mówi: no to to mi się śniło, że musimy jechać po to. A ja mówię: no, nie? I sprawdzamy na goglach i był taki gościu, jakiś matlok jakiś, nie? I co matki sprzedają? Słuchajcie, hit. Nie? I rzeczywiście było śmiesznie, ale żadnych, no, wiadomo. Słuchajcie, teraźniejszy motyw, który jest, czyli no to, co żeśmy zrobili, to, co robimy ogólnie z tymi pszczołami, czyli te zapasy żarciowe, tak? Na zimę, to widzę ten taki temat. Zapasy zimowe i ich uzupełnianie. To jest, słuchajcie, gospodarka pasieczna ostrowska, tak? Wanda. Wydanie siódme. Ja miałem przeczytane pierwsze i drugie. Takie miałem. Pierwsze i drugie. Czarną i taką inną. Ale też taki format był tak, że taka, no. Przy uzupełnianiu zapasów zimowych musimy mieć na uwadze nie tylko uchronienie pszczół przed śmiercią głodową w czasie zimy, ale również postępować zgodnie z biologią jesiennego przygotowania się rodzin do zimy, samej zimowli i następnie wiosennego rozwoju. Karmienie pszczół przed zimą jest bowiem jedną z tych czynności, których wadliwe wykonanie odbija się niekorzystnie na całym następnym sezonie pasiecznym. Dlatego omówiono tu, szczegółowo biorąc pod uwagę ilość i układ zapasów, termin i sposób karmienia, stosunek miodu do cukru, zimowe zapasy pierzgi. Tak? Ilość i układ zapasów. W okresie od ostatnich lotów jesiennych, połowy października, do dnia pierwszego oblotu wiosennego, dobrze zazimowana i silna rodzina zużywa około 6-7 kg zapasów. Ale ilość zapasów, jakie pozostawiamy pszczołom na zimę, powinna być o tyle większa, by bez wiosennego ich uzupełniania rezerwa miodu w gnieździe nie spadła przed wyleceniem pszczół na pierwszy pożytek poniżej 4-6 kg. 4-6, tak? Na pień. Jest to ilość niezbędna do normalnego rozwoju rodzin wiosną. Z tym, że większe rezerwy dotyczą okolic uboższych w pożytki wiosenne. Wiemy, jak przeróbka syropu cukrowego wyczerpuje pszczoły i skraca im życie. Byłoby więc szczytem lekkomyślności ze strony pszczelarza, gdyby dopuścił do tego, aby pszczoły, które z trudem przetrwały najcięższy okres roku, były obciążone na wiosnę niekonieczną i zgubną dla nich pracą. Voilà! Z drugiej jednak strony zapasy nie mogą być zbyt obfite, gdyż na uwiązanie się zimowego kłębu potrzebna jest pewna powierzchnia plastrów o komórkach wolnych, nie zalanych miodem. Do komórek tych chronią się pszczoły zimującego kłębu. Powoduje to zwiększenie liczby pszczół przypadających na daną kubaturę oraz pozwala na lepszą organiczną łączność poszczególnych uliczek kłębu, które dzieli wówczas tylko grubość dna komórki. Tak. Oba te szczegóły mają wielki wpływ na właściwy przebieg zimowli. Voilà. Ułatwiają utrzymanie odpowiednich temperatur w kłębie oraz pozwalają na oszczędne gospodarowanie energią pszczół. Dlatego, jak ja zimuję na dwóch korpusach, to one zawsze gdzieś mają tam wolną przestrzeń. Rzadko mi się zdarzało, no zawsze one gdzieś, pszczoły mają trochę komórek pustych. Nie, a na jednym korpusie, jak chcemy je porządnie zalać, to jest dupa. Ciężko jest. Nie? Tylko chociaż chciała tą półkę włożyć. Chociaż. Nie? Tak. Jak więc ustalić najkorzystniejszą dla rodziny ilość zapasów? Oddział Tralala w Puławach opracował specjalne normy odpowiednie dla warunków Polski stosowane do typu uli i siły rodziny. W normach tych przewiduje się około niecałe 2 kg zapasów na jeden plaster dla większego formatu ramki i dla słabszych rodzin. No dobra, tu jest wszystko wypisane, nie? Normy zaopatrzenia. Warszawski zwykły
to jak zimuje na 8 ramkach, to 13 kilo, tak? A wielkopolski, no to jak na 8 ramkach, też 13 kilo, samo, nie? Na 6 ramkach wężej 10 kilo, nie? A na 3-4 ramkach, na 5 ramkach 8 kilo tylko. No, czyli jak wąsko, wysoko, to możemy, nie? Łatwo zadać tą górę, ona na tym dlatego, no, wąsko, wysoko, to też bardziej wykorzystujemy ten futer zimowy, nie? Tak, tak, na 12 ramkach to, ho, ho, 18 kilo, nie? Warszawski zwykły. To bydlęca rodzina. Tak. Tu jest naprawdę, Ostrowska jest pięknie opisana. Można było czytać to naprawdę mnóstwo, bo polecam bardzo tą książkę. To trzeba sobie kupić. I to, co zaczynam na przykład teraz czytać, no to sobie lecieć już, słuchajcie, dalej. Tak? Tu jest pokazane wszystko, że tymi matami, nie? Osłonięte te ule, że to można z każdej strony pozakładać na ciepło i na zimno, że te maty, nie, to trzcinowe, to najlepiej wszędzie wkoło tych plastrów poukładać. Tak. Termin i sposób karmienia, to jest może też ciekawe. Takie. Od terminu i sposobu karmienia zależy jakość pokarmu powstałego z podanego syropu oraz wysiłek, jaki musi włożyć rodzina w jego przeróbkę. Uzupełnienie zapasów zimowych należy rozpoczynać możliwie najwcześniej, zaraz po drugim przeglądzie jesiennym i zakończyć je nie później niż 15 września. Ja tak w tym roku mi się tak udało. Ma to swoje biologiczne uzasadnienie. W końcu sierpnia żyje jeszcze część robotników pożytkowych, tak? Które mogą odciążyć młode pszczoły wygryzające się z komórek jesienią od wyczerpującej pracy związanej z przerobem syropu. Poza tym jest jeszcze ciepło. Łatwiejsze więc będzie odparowanie wody, inwertowanie cukrów i wreszcie poszycie woskiem dojrzałych zapasów. W środowisku o wyższej temperaturze korzystniejszy jest też dla przeróbki pokarmu stan fizjologiczny samych pszczół. Odparowanie wody z syropu podanego pszczołom wymaga od robotników ogromnego nakładu pracy, tym większego im niższa jest temperatura na zewnątrz ula, nie? I wyższa wilgotność powietrza. Tak. Z litra wody powstaje 1600 litrów pary. Z litra wody 1600 litrów pary. Czujecie to? Którą trzeba usunąć z ula. Czujecie bazę? Poza tym na proces zmiany tej ilości wody w parę jest niepotrzebna energia, tralala, równowartość wysiłku podniesienia prawie 3 ton na wysokość 100 metrów. Rozumiecie, jaki wysiłek muszą włożyć pszczoły? Niesamowite, nie? Im mniejszą część tej energii dostarczy słońce, tym większą pracę muszą wykonać pszczoły, nie? Kosztem oczywiście otrzymanego cukru i własnych sił życiowych. Czyli w tym roku było dupę. Według jakiegoś Swobody z 1 kg cukru zawartego w syropie o stężeniu 3 do 2 powstaje przy wczesnym karmieniu 1 kg zapasów. Przy spóźnionym tylko 0,9. Resztę pochłania energia zużyta na przerób, czyli czym później karmimy, tym musimy dać więcej cukru. O, voilà. Nie? Czyli lepiej to zrobić. Od połowy sierpnia zacząć karmienie i elegancko. Ale dojrzałość pokarmu to nie tylko jego zagęszczenie. Podawany syrop stanowi roztwór sacharozy, która jako cukier złożony nie może być przez organizm pszczoły przyswojona. Nim nie zostanie rozłożona na cukry proste. Ten rozkład, inwersja najszybciej przebiega przy temperaturze 40-50 stopni, a poniżej 10 stopni jest już niemożliwy. Rozkład cukru powoduje enzym zwany inwertazą, który stanowi wydzielinę gruczołów gardzielowych pszczoły. Doświadczalnie stwierdzono, że ilość produkowanej przez pszczołę inwertazy
zależy od jej stanu fizjologicznego i temperatury otoczenia. Analiza wykazała, że wraz z obniżeniem się temperatury następował wyraźny spadek zawartości inwertazy w przerabianym przez pszczoły syropie. A po danym 17 sierpnia po karmie, po upływie 48 godzin stwierdzono zawartość 22,5% inwertazy, a w podanym dnia 5 września już tylko 8%, nie? Tak. Świetnie. Czyli to trzeba, nie? Połowa sierpnia to trzeba już, nie? A już ta najgórniejsza część to najlepiej jak już jest po lipie, już jest bieda, to wtedy już budować tą warstwę na potrochu. To, no ale ja mam w tym roku tak zakarmione pszczoły mam. Nie? Voilà. Tak, w tym samym doświadczeniu stwierdzono, że zawartość nierozłożonej sacharozy przy karmieniu 5 września wzrastała czterokrotnie, a tempo zasklepiania pokarmu malało prawie o połowę w stosunku do wyników z sierpnia. Nie? Przeciętnie od podania syropu do pełnej dojrzałości i poszycia zapasów mijają około 2 tygodnie. I przez taki właśnie czas pożądane jest utrzymywanie się jeszcze korzystniej do przeróbki syropu pogody, licząc od momentu podania ostatniej jego porcji. Jest to dalszy istotny argument przemawiający za możliwe wczesnym uzupełnieniem zapasów przed zimą. Sposób karmienia dotyczy gęstości syropu, wielkości dawek i częstotliwości podawania. Liczne doświadczenia wykazały, że pokarm najbardziej zbliżony układem chemicznym do dojrzałego miodu uzyskuje się przy podawaniu pszczołom syropu o zawartości 50 lub 60% cukru. Stosunek cukru do wody 1:1 i 3 do 2. Według woźnicy najszybsze nagromadzenie się zapasów jesienią, najmniejsze straty cukru w czasie przerobu, jakie powstają, gdy daje się syrop sporządzony z 3 części cukru i 2 części wody, czyli 60%. Nie? Tak, pokazano to na rysunku 7. Zapasy otrzymane z takiego roztworu trudno ulegają krystalizacji w plastrach. Zaletą syropu o stężeniu 1:1 do 3:2 jest ponadto ułatwiona technika karmienia. Może on być przyrządzany mechanicznie, mieszanie wrzącej wody z cukrem, bez potrzeby dalszego podgrzewania. No to ja tak robię. Przypalony cukier szkodzi pszczołom. No. W czasie karmienia nie osiada w postaci lukru. No. Na naczyniach podkarmiane, a przypadkowo umazane pszczoły łatwo się... No. To ja tak robię, że ja wlewam wrzątek albo bardzo gorącą wodę, no i wsypię tyle cukru, co mi się rozpuści. I koniec. I nie? To jakby samo się robi. A jak na przykład w tym garze, no jak przyjdziemy na za kolejny dzień i na dnie zostanie cukier nierozmieszany, to nic z tym nie robimy. Zlewamy wiaderkiem od góry. A to co na dole znowu srot i to tak nie robimy. Więc to się zgadza. Nie? No, syrop podaje się zawsze bez względu na stężenie po ogrzaniu. Najlepiej do temperatury gniazda lub nieznacznie niższej, 30 stopni, 35. Pszczoły lubią ciepełki syropek. Od razu. Nie? Zaoszczędzi to wiele energii pszczołom, przerabiający syrop o mniejszy równowagę termiczną ula. Tak, nie, lepiej będzie. Wielkość dawek i częstotliwość uzależnione są od terminu i organizacji karmienia oraz stanu gniazd. Jeżeli uzupełnianie zapasów zaczynamy jeszcze w sierpniu, stosujemy dawki pobudzające czerwienie. Litr co drugi dzień, 1,5 litra co trzeci dzień lub 2,5 litra raz, no. To ja teraz mam słoiki 2,5 litra chyba jakoś, no to co raz co 4-5 dni. I voilà, nie? Co weekend jedziemy i wlewamy taki słoik.
Nie? Po lipie. Prawda? Karmienie wrześniowe powinno już ograniczać matki w czerwieniu. To też dajemy zawsze większe porcje syropu. 2-3-litrowe co drugi lub trzeci dzień. Czyli zeżrą lejemy. No, tak. Bardziej radykalne zahamowanie czerwienia można osiągnąć przez 2-krotne podanie syropu w dawkach 3-litrowych. Przez 2 kolejne dni, aby potem przejść na karmienie odpowiednio rzadsze. No zależy, jak pszczoły wszcząkną jeszcze, nie? W gniazdach, w których przy drugim przeglądzie jesiennym stwierdziliśmy bardzo dużo czerwi, 6-7 ramek, może dojść do wadliwego ułożenia zapasów. Najlepiej wówczas zmienić układ gniazda lub odłożyć podanie 2 ostatnich porcji syropu do czasu, gdy z czerwiu wyjdą młode pszczoły. No. Drugi sposób jest mniej kłopotliwy, ale można go stosować tylko w dniach z bardzo silnymi rodzinami i przy wczesnym kończeniu karmienia. Czyli pewnie coś przestawić korpusy po prostu, nie? No, czasem, że awaryjnie, nie? To też rura. Już jeszcze gęstszym syropem próbować. No dobra, nie? No to tu też, żebym się naczytał, słuchajcie, no to tak. Jak ktoś nie ma już pożytku po lipie, nie? No to faktycznie. Pobudzać i później zrobić im bum, nie? Tak. I wtedy pszczoły zrobimy sobie dobre. Jeszcze jak zrobimy ten kwas, przed tym karmieniem tak jakby, nie? Albo zaczynając go już, no to jak zrobimy ten kwas, to ta stara pszczoła dostaje w dupsko jeszcze, a ta młoda pszczoła, co już później wyjdzie dopiero na zimę i tak dalej, jest, będzie produkowana, nie? Od czasu tego naszego karmienia, no to ona wyjdzie nie najlepsza. A później jak damy lekko czadu kwasem, no to, nie? Tak pod koniec, już na sam koniec wszystkiego, no to jeszcze czadu im dać kwasem lekka, nie? I gitara, i jakoś te pszczoły mi żyją, nie? I te żarcie mają, ciekawe. Jestem ciekawy, nie? Co z tego wyniknie? I ten syrop później rzeczywiście ja tak mieszam, że wleję, mam ten gar, nie? Wleję, wsypię 50 kg cukru, wymieszam i u mnie z reguły to się jakoś wymiesza. Nawet u mnie jest tak, że robię trochę rzadszy, nie? Czasami trochę rzadszy. No ale nie, żrą. Pszczoły się ułożyły. Całe górne ramki były właśnie poszyte, nie? Więc wszystko, nie? Według Ostrowskiej to by było ok. Życzę miłego dnia i miłej pracy z gratami. Dzisiaj piątek, weekend chyba się zaczyna, nie? Będziemy robić znowu coś innego.